velmi si vážím tady té možnosti trénovat mistra Polska. Jestem nezvykle dumný z tego, že mogę trénovat mistra Polski. Musím říct, že mám i velký respekt před práci, kterou tady odvedl můj předchůdce. Oczywiście szanuję i mam wielki respekt dla pracy, którą wykonał mój poprzednik, czyli pan trener Orest Leńczyk, przepraszam. Ale samozřejmě takový je fotbal, že se mění jak hráči, tak i trenéři. Ale jak państwo wiecie, tak jest rzeczywiście futbol, że zmieniają się gracze, zmieniają się trenerzy. To jest rzecz normalna. A já se samozřejmě pokusím udělat maximum, aby mužstvo opět se dostalo do popředí tabulky a aby hrálo o ty nejvyšší cíle. Oczywiście udělám, przepraszam, oczywiście zrobię wszystko, żeby zespół znowu wygrywał mecze, dostał się co najmniej do czoła tabeli, no i walczył o tą najwyższą, czyli o mistrza ligi. A ohromná výhoda je, že za tu krátkou dobu jsem tady slyšel od vedení mužstva, že chceme hrát o titul, že chceme hrát o poháry. Jest bardzo dobrze właśnie, że słyszałem od kierownictwa klubu, przepraszam bardzo, że klub chce grać o nie tylko o Mistrzostwo Polskie, ale chce również aktywnie uczestniczyć w europejskich pucharach. Protože v Albánii jsem od prvního dne slyšel, že musíme ligu vyhrát. Dlatego, že v Albánii od pierwszego dnia słyszał, chociaż klub zaczynał na 10. miejscu, že jedynym celem to jest po prostu wygrać ligę. A já se velmi těším na tu práci a věřím, že budeme i kvalitně spolupracovat. Cieszę się oczywiście ogromnie z tej pracy i wierzę, że będziemy wspólnie bardzo dobrze współpracować.